zapraszam na kolejny odcinek ze zmagań naszej trójki w naszej wiosce. Będziemy tutaj próbować dalej to rozwijać. A powiem, że będzie troszeczkę w tym odcinku się działo. Głównie też w mojej postaci. Troszeczkę osób jeszcze przybędzie, więc będzie bardzo wesoło. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dobry dzień wszystkim. Z tej strony Adam Skadałus, Simulation Games Geek. Dziś Medieval Dynasty w kooperacji, więc jak kooperacja, to oczywiście jest ze mną Damian. Cześć Damian. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Cześć Adam. No i jest Rafik 85. Cześć Rafiku. Witam serdecznie, witajcie wszyscy widzowie. Oczywiście Damian z kanału Damian na Przegubie, Rafik 85 z kanału Rafik 85 Games. Także zapraszam też do chłopaków na kanał. O, żeż ty. Damian jak zwykle z grubej rury. A. O, żeż ty. Dobra, brawa. Dzięki wielkie, Damian. Ale co ja tam na tym VIP-ku byłem? Ja tam tylko patrzyłem, jak tam szaleństwa, jakie tam się odbywały. Byłeś? Byłeś. Obecność zaliczona. A kto był, to wiesz. To prawda. Czy podatki mam już opłacone? Jeszcze nie. Cześć, Michu. W ogóle właśnie przywitam się teraz tutaj z czatem, bo ty, Damian, tak mnie tu wytrąciłeś z równowagi, jak to śpiewały elektryczne gitary. Więc witam Daniela Zabłotnego, witam Maćka Ołdyńskiego, który dawno, dawno tutaj na kanale nie był, a także witam cię Maćku serdecznie. No Damiana już przywitałem, Michu ZMB Agromarian, siemanko, witam wszystkich. Dobra, panowie, co dzisiaj? Dzisiaj... I need some water, właśnie. Trzeba, idziemy spać i potem pomyślimy może co dalej, co? Dobra, zanim dobra. To, ja idę się umyć. Tylko gdzie ja mam chatę? A dobra, się mogę tu klinać. Przy ognisku. A nie mogę. A nie mogę. Czyli podatki już opłacone. No nie macie. Maciak już jest na Windows 11. Nie, ja to na 10 tutaj. Dobra, to ja walę w kimono. No ja tak samo. Jeszcze Rafik musi znaleźć. Ja się muszę przygotowywać na wyjazd, także śpię już pod... Pod gołym niebem. O kurde, wody nie mam. Pić mi się chce. A mi się chce. Żółte co to jest? Jedzenie, nie? Żółte to jedzenie, tak. Chyba, że żółty śnieg, to co innego. To nie wolno. Kurde, gdzie tu coś do żarcia było? Co mi tak laguje? Mam jakieś pieczone mięsko, dobra. Okej. Już trochę pojadłem. Pojadłem, popiłem, teraz bym pobiegał. Czym tu się biegał? Aha, dobra, już wiem. Znaczy, że, tylko, że ty nie masz shifta. Ale już znalazłem ten shift. Brawo ty. Dobrze, zerknijmy sobie, słuchajcie, na dziennik. Co mamy w dzienniku? Mamy chytry jak lis. A, pamiętam, że ja miałem te lisy upolować. Jeszcze 3 lisy mam do upolowania. To ja może pobiegnę polować na lisy. W zarządzaniu, zajrzyjmy do zarządzania. Co tutaj mamy do okiełznania? To tak, jeśli coś tutaj w chacie wydobywczej, zaraz zobaczmy, jakieś są. Co do, co tu? A, tam, bo tam jest zasiane, nie? Mamy już nasze siano. To się szykuj na Windows 11, bo aktualizacja wejdzie. A to jak pozwolę, to wejdzie. W stodole nikogo nie ma, mamy na produkcji. Właśnie, bo tu mamy ten, Rafik tu siał mak. Tak, siałem. Znaczy nie, mak tylko... Siała baba mak. Nie wiedziała jak. Siał nasz Rafik mak. Nie wiedział jak. Adam wiedział, nie powiedział, a to było tak. A dziad wiedział. Bo my, czekajcie, my mamy, aha, w drewutni mamy ludziów. I w chacie myśliwskiej mamy ludziów. Więc mięsa powinniśmy mieć w bród, także można tutaj coś pogotować. Nie wiem, pomyślcie, co tu teraz? Na pewno musimy więcej ludzi zatrudnić, no to musimy ten prestiż nasz zdobyć, więc trzeba iść polować na lisy. Tak. Więc idę polować na te lisy. Właśnie. Czy my tutaj
Coś czy jest jak... coś do żarcia w ogóle? Jest coś, czym muszę sobie upolować? Wiesz co, zajrzyj do spiżarni. No bo teoretycznie mamy tutaj łowców, nie? Przynajmniej powinno właśnie być... Nic nie ma. W spiżarni nie ma nic? Nie ma nic. To to gady. Znaczy, że ja tam tyle tego dawałem. Trzeba spojrzeć... Dobra, łowiectwo. W chacie myśliwskiej jest dwójka ludzi. Mają noże. I... A bo ja tu nie wszedłem, gdzie tu potrzeba. Czekajcie, bo to no powinni na 90% mięso robić. Przynajmniej... A czekaj, bo ja nie do tego wszedłem, co potrzeba. A gdzie wszedłeś? A nie wiem, gdzieś tam mogę. To też chyba nie ma. Tutaj ale też to są mięso. Lulek, mniszek, oset, podgrzybek. Dobra, widzę, drwale pracują. Trzeba zobaczyć, jak tam nasi łowcy. Łowcy.b. A było coś takiego. No było. A ryzyki sobie wiem. Nie, no ryzyka to nie ryzykuj. Nie ryzykuj. Nie ryzykuj ryzyka. Nie, sobie uzbierałem, to sobie zjem ryzyki, bo muszę coś zjeść. Tylko jak dobra, to słuchajcie, ja... Dobra, to ja lecę na razie te lisy ogarnąć. Mam... Nie mam niestety chyba za dużo strzał, mam tylko dwie strzały. I co tu można? Czego nam ogólnie zawsze brakuje? Na razie jeszcze nie mamy okiełznanego jedzenia, ale drewno w miarę już mamy. Tak, drewna to my mamy pod dostatkiem, ale ja zaraz no tu jakąś kasę by trzeba było zarabiać. O, jest królik, to ja sobie królika. No dobra, chłopaki, to spróbujcie może faktycznie jakieś scyzoryki porobić, jakieś siekierki, coś tam i po prostu to posprzedawać na razie na wiosce. A ja pobiegam za tymi. Bardziej. Oj, coś się Rafik przerywa. Jest. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jakbyś do tunelu wjechał. Nie, no ja wszystko normalnie słyszę. Ale właśnie coś mikrofon twój przerywa. Chyba, że u Damiana u ciebie jest dobrze, czy też ci przerywa, Damian? Przerwało na chwilę. No. Nie wiem, ja słyszę dobrze wszystko. O, teraz jest w miarę git. Dobra, gdzie te kitajce rude? Drewno opałowe. Patyki, ja sobie muszę coś zjeść, panie, i ja zaraz do was wracam. Znaczy, tu muszę coś zjeść, nie? Znaczy się tu, czyli... No ale... Naprawdę, no, czy w grze? No, w grze. Nie wiem, może... Muszę patyków nazbierać, nie? Może głodny jesteś, więc... Nie, już zjadłem. Brawo, ty. W realu. Się dogadali. Oszoł się mówi, oszoł teraz. W Auchanie, tak? W Auchanie. Wybudujcie jakąś antenę, co by lepszy zasięg. O, widzisz Rafik, tutaj nam radzi Michu. 8, a jeszcze... O, Michu ma dobre pomysły. Nie zawsze. Miewa. O, to jakaś mała paczka. Dobra, kamienna siekiera. Słuchajcie, piwo dzisiaj pijemy. Znalazłem piwo. Ja już nie piję. Kłoda kamień. Lnianą nić mamy, dobra. Nie, ja się oszczędzam teraz. Przed wyjazdem? Przed wyjazdem się oszczędzam. Też mam piwo, więc w sumie nawet dwa... A nie, to mam puste butelki. Meble. Miksturę mi potrzeba. Gdzie tutaj są jakieś lisy? Jakieś foksy. Muszę ubić foksa. O, ryzyka mam znowu. A tu pełno ryzyków w polesie stoi. Menu tworzenia. Jakiś kotek biega. A jak tu się robił? Aha, bo to trzeba rozpalić ognisko. I teraz sobie mogę upiec królika. Ja jestem. Królika, że zła. Aha, dobra, tak. A nie gołębia, sorry. Michu, jak tam twój
Solvet and Resource. Sowiet. Boże, Solvet. Sowiet and Resource. Czyli Sowietki. O Jezu, jeszcze wilki. Ja tu na deszczu wilcy jakie. Michał Sowietki gra? No. Gonią mnie wilcy. To musisz uciekać. Daleko jesteś? Wysiadam, płaczesz? No bo mnie wilcy jakieś. Ale spierdzieliłem. No ogólnie jakby cię zjadło, to ci nic się nie dzieje. No ale to tak niepolitycznie. Kurde, siekierką mogłem ich potraktować, ale siekierka też na wykończeniu. Czekajcie, muszę coś w takim razie siekierkę zrobić. Czy mam siekierkę jakąś? Dobra. To my mówisz, Adam, mamy robić noże? No nie, narzędzia coś, ogółem rzecz ujmując. Narzędzia, no bo wtedy trzeba to posprzedawać, nie? Później. A gdzie się narzędzia robi? To już zapomniałem. Nie no, masz pod tym, pod kół, znaczy no ja nie wiem jak ty masz kół. Aha, dobra, menu tworzenia, dobra. No, w menu tworzenia, ewentualnie możesz, a nie, bo my jeszcze nie mamy warsztatu chyba, nie? Czekaj, a coś było. Bo to będzie kolejna rzecz do wybudowania, czyli warsztat. To co, kamienne noże? Na przykład, to wtedy fajnie na kasiora. Bo to trzeba faktycznie zacząć myśleć o podatkach, tak jak tam Michu pisał. Nie, ja mam na podatki w razie W. Bo już mówiłem. Jeden kamień, nie dwa kamienie i patyków dużo. Dobra. A tam przecież tych patyków to było chyba w tym. Jest. I kamieni, tak mi się coś. My tam dużo tego przecież. Znaczy ja tam dużo dawałem. Co to ja dzidy nie mam? Dzidy znalazłem nie... jakąś dzidę tempą. Nie mam błot? Nic nie mam, kurde, bida z nędzą. Dobra, muszę sobie zrobić też tę jakąś siekierkę najpierw, potem dzidę bojową. O, ale tu wilcy wyją. Oj. O, spierdalaj znowu. Te wilki się na mnie uwzięły. Miód znalazłem, łopatę. Spoko. A lisów nie ma, to te wilcy te lisy przegoniły. Uff. Gołąba znalazłem. O, słyszałem. Creeper. Dzięki za subika. Witamy cię tutaj. Dobra, spróbuję to sobie... To jest tym łukiem. Aha, Sławomir. A 10 patyków aż na jedną siekierę. Ja pierdzielę. No, a na noże ile trzeba tych kamieni i patyków? Trzeba zoptymalizować produkcję, bo za dużo towaru na produkowanie idzie. To nie ekologiczne. Ogólnie się muszę dużo schylać po patyki, to jest nieekonomiczne. A to bierz te, bierz małe drzewka. Takie. To w ogóle więcej z nich będziesz miał, bo 3 chyba. No wtedy są. Tak, biorę. No. Ile tych noży trzeba zrobić? Wiesz, tam ile zrobisz, to zrobisz. Co ty w zasadzie, nie? To 6 zrobiłem na razie. Michu mówi, że miasteczko rośnie w siłę. No to dobrze, dobrze. O to chodzi. Dobra, to ja idę to dać, gdzie to dać. Wiem gdzie. Maćku, co tam u ciebie słychać w ogóle, bo cię nie było tu tyle, że... Kopa lat. Magazyn zasobów, co tu będzie? Nie, to chciałem tylko to. Dzidy, mogę 2 dzidy zrobić, kurde. Kamienny nóż, 6. Fajnie. Ale właśnie, bo tu jest... Kłód mamy pełno, patyków mamy w sumie też dużo. Jeszcze 2 dziny zrobię.
Włócznie mamy 3, 6, 9, 4 siekiery i 7 noży kamiennych. Kurde, 27 to... desek, kamienia, kłodopad. No dobra, to nam... A ile ja mam kasy w ogóle? Bo to nam się przyda na... A gdzie się kasę sprawdzało? W ekwipunku. Ekwipunek. Idę na drugą stronę tej rzeki, bo tutaj żadnych lisów nie ma. Dobra, ja mam 177 monet w razie czego. Ja mam 2 monety w razie czego. Acun. No dobra. Ja bidny jestem i brudny do tego. Maciek, nie, śmierdzisz znaczy. U mnie po staremu ponad 5000 wydałem na modernizację kompy, dlatego mi trochę nie było. Sam składałem. O, to tutaj Maciek rozwija swój warsztat komputerowy. A właśnie, też będę kartę kupywać. Marecki, ty zamiast się tam, kurde, buldoczyć, to byś tu wszedł do tego, do ekipy dołączył, a nie. Nie, bo on teraz powiedział, że będzie grał Chińczyków i Japończyków. Nie, w Chińczyków. Będzie teraz Chińczykiem. Dużo mu nie brakuje. Dawaj, Marecki, nie uruchamiaj mnie. Rafik tylko takie hi 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 tam w tle. Cześć Mietek. Tylko nie rozpierdzi na głupoty te dwie monety. Siemanko. O, są lisy, są lisy. No to upijaj. No, będę się starał. Już, są zaraz tutaj drewnianą włócznię. Muszę sobie pyk. Czekajcie, ile mamy tego. O. Gdzie to jest? Czego to ja szukam w ogóle? Patryk 24. No i spierdziemy. A jest. Myślałem, że zbugowanego znalazłem patyka, ale nie. Nie, no brzozy nie będziemy ścinać. A tu co jest? Chata wydobywcza. A to chyba temu chłopu łopaty ukradłem. Trudno. Ciekawe, czy tak padnę. Nie potrafisz rzucać ten. Żadam, tylko nie rozpierdziel na głupoty te dwie monety. Tak, tak, czy tak. Ty Ludmił, ty już mi współmałżonek, żadnych współmałżonków, no. Miałem dwie żony, pierwszą i ostatnią wystarczy. Dziurawiec. O, to pozdrawiam koleżankę moją. Nie, bo to jest jeszcze przed 10, to jeszcze nie będziemy pozdrawiać. Nie no, dziurawiec to... O! Wiadomo, wszyscy wiedzą o co chodzi. Dobra. Gdzie ja mam? Kurde, o jest łuk. Łuk. Uć, będę biegał za tymi głupimi lisami jak... Jeszcze żadnego żeś nie złapał? Nie. No spierdzielają, człowieku. Ja tutaj mocno obciążony jestem. Dużo po kieszeniach pokitrana i biegać nie mogę. Dobra, znalazłem pole ryzyków. Co ja tu mam? O! Ubity. Dobrze. O, Adam upolował lisa. Święto narodowe. Dobrze. Tego czegoś, co my mieszkamy tu. Ile ryzyków, normalnie jak w Toruniu. O, Maciek ma Intela 9 i 9, 12 generacji, grafika 33. 30, 36? Pewnie się tu
Nie, na 380 pewnie, Maćku. Nie kojarzę takiej grafiki 30-36. No ja myślę na 40-70. Ale weź już kup sobie to super. Tak, tylko właśnie tam coś piszą, że już zaprzestali produkować, nie? Jakie te super? To właśnie wyszły dopiero teraz, bo premiera. Teraz w środę będzie premiera 40-90. No ale jak chce 70, nie 90, nie stać mi na 90. No to 70 miała premierę 2 tygodnie temu. Jeszcze nie. Jeszcze tyle nie wygrałem. No to sobie wygraj, nie? 40-70 super jest super. Teraz 2 tygodnie po premierze. A, 30-60. Nie no, a to 60 chyba była. Tak. Ja mam 60. A, żeś ty kurde. Za szybko biegają te Kitajce. Ty w końcu na lisy polujesz czy na zające? No a co, lis nie ma kity? Kurde. Co za chłop. Oj nie. Czemu ty, Damian, stoisz w... Nie wiem. Kwitniesz ty na środku. Rękodzieło robił. Aha. Dobra, jak to zabrzmiało. Taka ja propozycja 22. No noże będę robił, no to jest rękodzieło, no. Kurde, teraz trafiłem. Co za gra. Teraz mi nie powiedzą, że nie trafiłem. Już erosomani będą myśleć. Rękoczyny mareckie, że śmieję. Dobra, co ja tu mogę sobie poprawić? Co to tu mam? Magazyn zasobów to był tu chyba. Co to jest? Tak. A kto sprzedaje te noże? Chyba miasto. W mieście kogoś można znaleźć. Tak, tam chyba każdy kupi ci, wiesz? Bo oni tak mają. To mi tak mieli, jak ja grałem, że nieważne do kogo poszedłeś, to kupił wszystko. No i... Te dzidy są do kitu. Ale tak będę biegał z nimi w kółko. 32 giga RAM-u pamięci, no, Maćku, szalejesz. Ledery piątki, ulala. Ja mam wrażenie, że te listy chyba biegają po jednej ścieżce. Tak bym się tak zaczaił. Dobra, mamy tych noży, ile mamy? To ty, Rafik, jesteś taki opalony? Oczywiście. Czapaty. Ale mnie podsumował, no kurde. Wiem, podsumujesz mnie za... Ty, co kurde, zmieniaj. Dziabnął mnie. Co za... Wiesz ty, kurde, menda jedna. Nie mogłem zmienić w ogóle narzędzia. Na siekierkę. Dobra, zobacz. Patrzyłeś, Rafik, czy się ptaki upolował? Nie patrzyłem. Zająca jednego tylko wziąłem, czy tam królika. To ja patrzę na tego. Jedną rzecz muszę zrobić. A, Michu się ze mnie nabija tylko. Takie wsparcie mam, kurde, od Micha. To sobie zjedzmy. A, tutaj nie macie w ogóle jedzenie, nie? Właśnie, trzeba było zjeść. To przełóżmy. To zostawmy. Kamienie za tu. 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 O, tutaj jakieś mięcho. Idę taka zjeść. Wrzucę patyki, wszystko to. Proste buty, sztabki cenne. O, może. Dobra, teraz można biec. Może jeszcze zdążę. Tam kurde. Z Lidla.
Cześć, Marcin. Siema, no Marcin. Siema, Marcin. Dwa stopnie w styczniu, dziwisz, to jest ciepło, Marcin. A, tam w ogóle mam janą miksturę przecież. Czekajcie, to następna już będzie zima. No, o, to teraz będzie zima. No, a my jesteśmy w strojach takich nie za bardzo. Ja mam futro. To ja nie zdążę upolować na te listy. Co z tego, że masz futro? Futra nie założysz chyba na siebie. A czemu nie? A założysz? No. Futro chyba jest, żeby ubranie z niego zrobić. Tak mi się wydaje. Dobra, idę do miasta. Poczekaj, Rafik. Jak idziesz do miasta, wziąłeś te noże? Nie, noży nie brałem. No to weź noże. Ale to nie wiem, czy nie uciągnę ich. Ile one ważą? 18 noży to jest 9 tych czegoś. A, czekaj, co w ogóle jest? Następny poziom 5% doświadczenia zdobytego podczas korzystania ze stanowisk roboczych. Okay. Chyba mi się nie uda tego zadania zrobić. Ocieplenie ścian. Wolniejsze wsucie młotków. Okej, okay, to mogę chyba to wziąć. Tak, proszę. Buty mam proste, no jakie mam mieć krzywe? Szybsze wytwórstwo w warsztacie i kuźni. Szwalnia to nie, to też nie. Hej, Bosma, siemanko. Mareczki nie uruchamiaj mnie, ci powiedziałem. O 10% wolniejszy spadek poziomu na jedzenia i napojenia. To mi się przyda. Pod wodą. Właśnie, co ja mam u siebie w domu? Ja gdzieś mam chatę, to chyba tu będzie. A jak to nie mam noża? Chata wuja Damiana, o jest. Skrzynia. Jak to nie mam noża? Coś mi nóż zajumał. Może już się skończył. Zużył, też tak powiem. Nie, no też nie. Zostawiam. Dobra, jeszcze kurde jednego lisa muszę... I pożytnie zostawię, stokrotkę wezmę, wiecznagodę wezmę. Dobra, idziemy. A jeden kamień mam. Jeszcze. Czyli tak, co tu możemy dać? Nóż zostaje. Narcie jest. Dobra, teraz weźmiemy tutaj łuk. Próbujemy z łuku kurde dziabnąć jeszcze jakiegoś lisa. Może zdążę jeszcze na jesieni. A może futro sprzedam w tym? Podziel się z nami, my futra nie mamy. No to człowieku, czy ty będziesz chciał coś ode mnie kupić? No to zostawiam futro w tym. O, a to co tu jest? A to nie to. Okej, przyszedłem ostrzec cię przed nadchodzącą zakładą. Nie ma już lisów. Jeden lis jeszcze. Kurde, jeden lis. Jakby wszyscy, bo niedługo skończy się nam czas. Chyba zadanie jakieś zrobione. O. Tak, jeden list widzę, jeszcze został. Okej. Okay. Kurde. O, i mi jeszcze, kurde, się skończyła ta. No jest najwyżej, zginę. Jesteś brudny, sam jesteś brudny. How can I help? Jestem czysty. Oj, mnie dziabnę nic, także kurde, niestety. Gdzie ty jesteś, Adam? W domu. Niestety chyba dowolnej osobie się nie da tu sprzedać rzeczy. Czekajcie, może miksturę leczenia wypiję. O, łosia widzę.
jeszcze szybko pobiegnę. Najwyżej po nocach jeszcze pobiegam. Szukam właśnie tego łosia, co znalazłem. Może jeszcze zdążę, kurde, ubić jednego. Znaczy z nożem na łosia to tak chyba nie bardzo, nie? Nie na łosia. Ale ja tu mam dwa łosie. Damian. Dobra. Aldor! Chodź tu, łosiu. Can I interest you in some of my wares? Our king will go down in history as the most. Arecki, co by to nie było? Chodź tu, łosiu. Kici, kici, taś, taś. Do lwa, kurwa, do lwa. Do łosia. Do łosia, kurwa, do łosia. Jak on ucieka? Kto, łoś? No. Rocky łoś, super ktoś. Why does the time run so slow? My wares never disappoint. Chodź tu. I mam łosicę też. Bo jest bez tych. Wow. Jakie to tanie rzeczy są. A to nie są tanie rzeczy. Chodź tu, Rafik. Ja w mieście jestem. Będziesz mi pomagał łosia naganiać. A z czym? Ja z gołymi rękami mam iść? Tak. Rafik gończy. Dobra. Gdzie ty jesteś? Co to za... Jak tak głośno mogą przypominać? Damian jest fioletowy. Bot. Dobra, nie patrz. Łoś zrzucił rogi. Łosica. Chodź tu. Ty po co ty po wodzie biegasz, łosiu? Ty jak tu szybko biega? No jeden, kurde, lis. O, jest, jest, jest. Rękodzieło. To nie jest rękodzieło. Kamienna siekiera. O kuźwa, ja tu widzę trzy łosie. Gdzie są te dzidy? Włócznia, kłody. Kurde, tylko że ja tu nic nie widzę. Bo to trzeba oczy otworzyć. Jak on ucieka, jak on szybki jest. No właśnie. Tu mnie siekiera. Już tchu zabrakło. Patyki i kamienie. Kurde. Gdzie one są te? Katy rybacką. Kata rybacka. A to chyba nie, ja to wszystko odblokowałem. Nie no, to czy ktoś z was coś zrobi? Zbieram patyki. Kuźwa, dobić tego łosia. Gdzie jest łoś? Latam za nim. Idzie chyba w twoim kierunku. Taki widzę mały, go. Młody. Tak. Chodź tu. Trzy albo cztery razy dostał. Trzeba energię otrzymać. Gdzie są te lisy? Wtedy zaatakował mnie, musiałem spierdzielić. Teraz Bady znowu... Mile latają za łosiem. Dobra, Rafik, ja na szybko ty go goń, a ja na szybko zrobię tego, dzidę. Dobra, dobra. Oj, to mi się zimno zaczęło robić. No mi też. Kuźwa. Pobiegajcie trochę, mnie nie jest zimno. Biegam, aha, co z tego? A ten... Dwa kamienie jeszcze. A ten zwierz, kuźwa, nie wiem ile ma sił. O, jest tutaj. So cold. Tak, wiem, że ci zimno, ale musisz wytrzymać. Dobra, nie wytrzymuj, że ci zimno. Ja porozmawiaj z Derwem. Dobra, gdzie ja mam porozmawiać z nim, kurde. Trzeba być twardym jak żelki z Biedronki. Haha, bo tu ja mam zaś ten. Ciekawe, czy jeszcze zdążę z nim porozmawiać, zanim zaśnie. Ekwipunek. Północ się zmieni, to... Siekiera.
Szkoda, że tu nie ma właśnie napisanego, ile jeszcze czasu zostało, no? I should better warm myself up. Kuźwa, no. Tak blisko. Już Rafik rąbę drzewo na te. Na dzidę. Cześć, cześć Marcin, witaj. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy zdążę. Kurwa. Dobra, rękodzieło. Nie, meble i rękodzieło. Ja pierdzielę, coraz bardziej w las idzie. A to mi się nie podoba, bo za wilcy będą. Zamiast tego dowiedziało się, jak wyjdzie i tak dalej. Dobra. Uff. Zdążyłem. Mam nadzieję, że... jak lis. I should better warm myself up. Reputacja, mam nadzieję, że nam teraz tu podskoczy. Zobaczmy w zarządzaniu. 465 mamy reputacji. No dobra, tylko... Dobra, wracam do... Masz to ci, Damian? A ja coś zarobiłem na tym? O, 117 monet mam, no to coś mam. Dobra. Tyle biega mi cały czas zimno. Rzutem na taśmę udało mi się te lisy ogarnąć. No mi też nie leci do ciebie, Damian. Widzę, tylko włócznie muszę podnieść, bo nie trafiłem. Ale to dziwne, nie? Że od biegu nie stałem. Aha. Oj. Zima. Wspaniały śnieg nam dziś nastał. Dobra, święta się zbliżają. Ja nie mam się w co ubrać. Dobra, wyszedłem na dwór. Jakoś ciepło mi nawet. Okej. Okay. Nie ma źle. Zima jak u nas. No, chyba no. Jednak nie. How are you? Co tu jest? Może to? Wiecie co? Może prześpimy cały ten czas i się obudźmy na wiosnę. Czekajcie. Wyciągnij, ale co mam wyciągnąć? Jak rozpalę, to będzie mi cieplej? O, będzie cieplej. Chałupie. Nie rozpaliłeś ognisko? No, w chałupie u siebie. O, aha. Co to? Co? Jakoś mam historię. O kuźwa, wiem chyba co. Co? Czekaj. Doprowadziłem chyba do ślubu. Coś mi się wydaje. To z kim? Na razie jeszcze nie wiem, bo troszeczkę jestem zaskoczony. Rafik się hajtnął i niebieskim. Ja. Co za chłop? Jak w Las Vegas. Kaz Vegas. Czekaj, ona tu stoi koło mnie. Dobra, idę stąd Rafik, bo ty jeszcze w coś mnie wpakujesz, jakiegoś świadka, jeszcze ci będę prezenty musiał kupować. O, nie ma tak dobrze. Zarządzanie. Czy jest tu jakaś w ogóle informacja o tym? Łomy nie mam do pochodni. Dobra, słuchajcie, ja sobie trochę tutaj pozbieram jakieś rzeczy. Chyba a ile w ogóle kosztuje ten jakieś futro? Nie wiem, ale no coś tak, zgadza się, chyba tak się stało. Bo w mojej chacie są dwie osoby z trzech możliwych. Pułapka na króliki. Aha, muszę patyków pozbierać. Kurde, ale wcześniej tak w tej poprzedniej wersji nie było czegoś takich historyjek. A co to za chałupa stoi? Co wy tu wybudowaliście? Gdzie? A, do gliny. Dobra. Aha. Nawet nie wiedziałem, że tu mamy coś takiego. A chociaż okay, mamy jakieś takie drzemki, to mamy jakieś cimoszki, dobra. A, patyki miałem zbierać. Bo muszę pułapkę na króliki zrobić. No marudź. Trzeba być twardym, a nie miękkim. Pochodnie odpalę. Tak, Marycki. Widzimy się obudził i żony ma. A nie, da. Mietek. A, to spryciarz. Słuchajcie, fajnego tipa tutaj Mietek ten. Jakiego? Przedał.
że trzeba pochodnie zapalić i już będzie wam cieplej. No. Pochodnie latajcie. Tak, już pochodnia się paliła i co wyszło? Konar ci płonął. Rafi, to ty z tą pochodnią latasz? Nie, ja. Ja jest? Tak, latam. Ty to już może ej, 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 ale kamienie we mnie nie rzucaj. A, zaraz, ja wiem co. Śnieżki. Czekaj, gdzie to te śnieżki się robi? Tu jest. A, robi się, faktycznie. Tak, jep. Ekwipunek. Czekajcie, jak zimno mi. Dobra. Pochodnia. Rękodzieło. Słomę potrzebuję. Tu będzie słoma chyba. A co się stanie, jak rzucę w naszego? Nic. Dobra, ale pochodnie trzeba zrobić faktycznie. Bo mi nie się mamy tego w ogóle. A nie mamy słomy. Jedną słomę. To w magazynie powinna chyba być. Nie ma, jedna jest. A to jeżeli chcesz, to chodź do mnie do domu. To tam powinieneś. Mogę ci dać trochę słomy. Nie, ja tutaj... Dobra, idę to pozbierać. Ja szybko się pozbywałem słomy. Ale do wody jak wejdziesz, to jeszcze zmarzniesz. Czekaj. Ale dzięki Mietek za tego tipa. A w przełomisku się nie ogrzejemy? Co za gość. Gdzie jestem? Kurde, pochodzę tu. A jak się pozbywa tych? 9 słom jest potrzebnych. O, to ja nie mam tego. No właśnie, ta suma jest dostępna w ogóle. Jak się pozbywa tych śnieżek? To znaczy jak pozbywa? No wyrzuć po prostu z ekwipunku. Bo zrobiłem 1000. O kurde. Z ekwipunku wywal. O ty grzbiecie. To czekaj, bo ja teraz... Ja nie mam słomy. Na ten. Jak wejdę do wody, to będzie mi zimno. I should better warm myself up. Rafik masz tu. Ten? Pochodnie? Nie mam pochodni. Znaczy nie, pochodnie mam. Weź no mi odpal ognisko, możesz? No nie mam pochodni żadnych. O. Jednej rozpalić. Jednej słomy mi brakuje. Dobra, zobaczę jeszcze. Ale spoko, przy ognisku też się można ugrać. Ale morsowanie jest w modzie. Ja ci dam taką modę. Kurde. Michu, czekam aż weźmiesz i pokażesz, jak to się robi. A, to jest tylko pszenica. Kurde. No dobra. Ale tutaj nam ładnie rośnie zboże. No właśnie, chciałem to też zobaczyć. Tylko tak, zboże niby rośnie, ale nasiona cały czas są widoczne. A mam zgnilizny 5. Gdzie to tam była ta zgnilizna? Tam się coś robiło, nie? Gdzie to ta stodoła jest? Dobra, nieważne. A jak jeszcze nie trafił. Co za chłop. Klepisko? Nie chcę klepiska. To przez okno nie przelatuje. Nie wiem gdzie słoma. Kurde, muszę iść po słomę. Albo kupię sobie futra. A ty, Damian, biegasz w futrze? Tak, w futrze biegam. A to czemu? Bo ty to futro zwierząt miałeś. A nie gotowe futro. Chciałem budynki. Właśnie, czy tu jest coś do wykonania właśnie takich budynków? Dobra, trzeba porozmawiać ze świetnym... Zrobię sobie ten pochodnie i pójdę do tego Świetomira i porozmawiam z Gosławą. Także już jestem tu blisko. No zaś zimno, co za chłop. Kurde. On jak się tak trzęsie od tego zimna, to aż mi się zimno robi. Nieźle jest zrobiony tutaj ten efekt tego. Dobra, Konar mi zapłonie za chwilę. Dobra,
ekwipunek. O, Connor mi płonie, dobra. Technologia. No. Nie, nie są technologia. Gdzie to było? A my zup żadnych nie mamy? Wykupionych? Czego nie mam wykupionego? Zup. Nie wiem. Także, o, jak cieplutko się zrobiło od pochodni. Tu widzę, też mamy w tych innych miejscowościach zadania. Po sobie krzykniki. A. Wiecie, ja na razie jestem. Nie wiem gdzie, tutaj nikogo nie ma. Idę pogadać ze Świetomirą albo Gosławem. O, fajny efekcik, tu koleś coś naprawia. Dobra, ta zimor by się mogła skończyć. Głowę słomik trzeba. No to nie chcę cię martwić, ale 4 dni będzie trwało. 4 długie dni. 4 długie dni. Gdzie on jest? A po co my mamy kowala, jak on tu nic nie robi? Czy on tam za murem jest? Chociaż zajrzę, kurde. Kurde, to jest... Ale jak kowal? Znaczy my kowala w sensie nie mamy, mamy tylko dla... Może warsztat kowala? No, mamy warsztat kowala. No to warsztat, a nie kowala. A tam narzędzia robiliśmy jakieś. Mhm, tak. Aha. Gdzie jest, kurde, ten, którym chcę pogadać? Za zimno, nie, no ja tu co tak nie pobiegam, bo zaś mi grypa dopadnie. A, tu minąłem się. O, Marecki mówi, że są wifony w skrzyni. You know how it is with monarchs. Do what they say. To przysrażnie. Kurde, ktoś tu sprzeda jakieś rzeczy. O, jest Gosław. Dobra, porozmawiam teraz z Gosławem. Potrzebujesz czegoś ode mnie, bo ja na pewno potrzebuję przerwy. Jak byś zareagowała, gdybyś dowiedziała się, że zbliża się koniec świata? Jakiś psycholog rozpowiada wszystkim, że nadchodzi apokalipsa. To wszystko to nie bzdury. I też powinno zrobić przerwę. No nie wiem, to jakieś o tym psychologu pogadamy. Właściwie to chciałbym, że, chciałabym, żebyś ze mną porozmawiał. Mogłoby to być interesujące doświadczenie. Wciąż masz szansę go spotkać. Co, już? No to jeszcze ze Świetomirem muszę pogadać, dobra. Nie, możecie, to się nie opłaci tu kupować. Dobra, zadanie, zobaczcie, czy coś nowego tu jest. Chyba Rafik śmignął jak wiatr. Tak, śmignąłem jak wiatr. Dobra, jest świetna. Kamienna strzała. Co my tu mamy? Okej, jakiś gość rozpowiada, że nadchodzi koniec świata. Co za ludzie! Właśnie, co za ludzie! I co, już? Teraz ze Świrem muszę pogadać. Ja się boję. To można, podjąć zadania. Gdzie jest ten Świr? Ogień nas oczyści. Świr. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby być twoim umysłem. W każdym razie rozmawiałem z kilkoma osobami w Krestowie, albo ukończyłem twoją misję o wielkim otwieraczu umysłów. No dobra. Na większości to było dużo do przetrwania. Były szepty, zszokowani, chciałem powiedzieć zszokowani. Niektórzy pogodzili się z losem. A to weźmy to. Dobrze, a teraz, drogi przyjacielu, musimy działać szybko. Miałem wizję i już wiem, jak powstrzymać katastrofę. Wizję, powiadasz. Zgadza się, wizja istnieje, pewien rytuał. Rytuał, który należy odprawić pod drzewem na bagnach. Cóż, na bagnach rośnie dużo drzew, więc nie powinno to być trudne. Och, ale nie pod byle jakim drzewem. Pod tym drzewem, wiecie panowie, pod tym drzewem. Rozpoznasz je od razu. Jak zatem wygląda ów rytuał? Mam nadzieję, że nie wymaga żadnych ofiar z ludzi. I to jak niby ma wyglądać, mając na celu powstrzymanie tego realnego zagrożenia, który... O, to to. Najpierw musimy zebrać wszystkie niezbędne przedmioty. Trochę żyta, 2 kawałki pieczonego mięsa, 2 okonie i 1 kamień. Zdajesz sobie sprawę, że jeśli byś tylko chciał coś do jedzenia, wystarczyłoby poprosić, a nie wymyślić ten niedorzeczny plan? A tak. Co? Nie, nie, nie. Jedzenie jest absolutnie kluczowe dla rytuału. Jasne, przyniosę ci jedzenie. No dobra, to musimy to zebrać. Czyli co? No masz tu pod... Żyto 3, nie masz? Czy masz? Żyto? Skąd ja ci żyto wezmę? Żyto, pieczone mięso, okoń i... 3 kamień. 1 kamień? Tak. Kamień razy kamień. Raz. No dobra, no. Ale skąd okonia weźmiesz? Trzeba go upolować. No, to ale... wejdź do wody teraz.
Dobra, zaryzykuję. Dobra, zadania poboczne najpierw, bo koniec jest bliski. To nie mamy tego... Nie mamy tutaj jakby limitu czasowego, natomiast ogień nas oczyści. 12 pochodni trzeba zrobić. O, żeż ty, dobra, to ja to zrobię. To ogień nas oczyści. A tutaj z motyką na słońce... O, to niech ktoś z was zrobi te 6 motyk. Motyki 6? Tak, no. Takie zamówienie. Takie zamówienie na ten drugi. Motyki, ale jakie motyki? Motyka. Drewniana pewnie. Ja tutaj pozbieram słomy. I zrobimy to drugie zadanie, a potem pomyślimy już co wiosce dalej. Mam to przodu. Akurat 6 motyk, tak? Tak. Mhm. A ja robię... 6 kłód i 30 patyków. Dobra. Teraz ja muszę siekierę. A nie mam siekierę. Siekiera, motyka, te. 6 kłód, ile to mówiłem? 30 patyków, tak? Tylko to są pochodnie, a nie proste pochodnie. Pochodnie? O, żeż ty. Masz rację. A to jest prosta pochodnia. Dobrze, że zwrócił uwagę. A gdzie są pochodnie normalne? Pochodnia. Pewnie w tym. Jest ktoś was w wiosce? Tak, ja jestem. Zobaczcie na warsztacie, jak tam ile do czego potrzeba do zwykłej pochodni. Pochodni powiadasz? Tak, bo w podręcznym nie ma. O, będzie mi teraz zimno. Pewnie gdzieś na, jak w którymś warsztacie pewnie można pochodnie zrobić. Czekajcie, ten warsztat tu jest. Barecki, a tak z innej beczki, to jaki sens ma zima? Co można wtedy zdobyć? W sensie w lecie, jak jagody dojrzeją, to można je wtedy zjeść. A w zimie? A w zimie polujesz na przykład. W zimie możesz kasę zbierać na to, żeby no, podatki za chwilę na wiosnę zapłacić. Dobra, prosta pochodnia. Nie prosta. Pochodnia. Motyki mamy robić, tak? Pochodnia to jest dwa razy patyki i dwa razy skóra. A, skóra. A, i do tego trzeba jeszcze odblokować ten przepis. Za 250. Oj. Ja to muszę, kurde, to pod klawiszem mieć to. Oj. Ja sobie to wytnę i będę miał to pod klawiszem. Oj. Ja zapomniałem, wiesz, Damian, o tym utworze. Kurde, dawno nie słuchałem tego utworu Kazika. A dokładnie kultu. Dobra, jeszcze dwie kłody. Kulki o tym zapomniałem. Jeszcze dwie kłody. Dobra, dużo słomy zbiorę. No, także Marecki zimą też jest co robić, jak widzisz. I zimą możesz przede wszystkim polować. Lepiej zwierzęta są widoczne na śniegu. A to ja mam tę widoczność tego, to ja widzę, że już mamy pszenicę tutaj. Jem skąd, ale mamy. A to ja gdzieś znalazłem coś, wiesz? Aha, dobra, to ja ją wezmę i nasiona z niej zrobię. Dobra, a gdzie te? Zobacz. Weźcie w magazynie to złóżcie, co tam znaleźliście. Ale dobra. Te motyki gdzie? A, to motyki 7. To no masz napisane co z nimi zrobić. Tam w zadaniach. Dziennik z motyką na słońce. Do Derwana musisz dostarczyć. No dobra, to mam. Z Derwanem pogadaj na. A to jest motyka czy drewniana motyka? Bo to też może być różnie. Drewniana motyka tutaj mam. No to dobra, to mam. Derwanowi drewniane motyki musisz dostarczyć. Czyli co, Damian, zrobisz od razu je? Ja już zrobiłem. Aha, dobra. To teraz trzeba do niego lecieć. Tak, to musisz popitalać do niego i łopchnąć to. 56 monet i reputacja 55. Dobra, panowie, jeszcze teraz trzeba będzie chałupy pobudować, jeżeli mamy tutaj, wiecie, już nowych ludzi, nie? Ściągnąć do siebie. No jedna kata wolna. Jest cała? Jedna wolna? No na pewno jest wolna, bo do mnie się przeprowadziła, więc...
Co za chłop. Co chłop. Dobra, idę do tego drewniana. Wstydą. A zresztą chyba tu można coś podejrzeć. A ja nie mam zaś pochodni. Zarządzanie, dobra. Adam patrzy, spróbuj. No, to już ci mówię, jak to wygląda w domu. Masz słomy, Adam? Mam trochę słomy. Chcesz, to chodź, bo mogę ci dać. 9 słom pewnie potrzebujesz. Słomy. Nie wiem, czy dobrze mówię. Słomek. Puść. Oni się tu widzę nudzą. No to masz 10, bo cię lubię. Co ci ostatnio chodziło po głowie? Natura zawsze mnie przytłacza. Wolę ją okiełznać i na swoim miejscu... Co? Aha, wolę ją okiełzan... Kurde, trudne słowa. Okiełznaną i na swoim miejscu. Kwadratowe pola, proste krawędzie lasów i wzmocnione jaskinie sprawiają, że czuję się bezpieczniej i spokojniej. Ciekawe. Gdzie się robiło te pochodnie? W warsztacie. A, bo to jest kuźne. Przecież mówię. Dobra. Tu warsztat. No przecież mówię, że w warsztacie. Masz kasę wystarczająco? To jest prosta pochodnia. A, i tutaj 250. A mam tylko 117. Ja pierdzielę. Ile? Czekaj. Mam 117. Ja mam 177. To weź, to daj mi to wszystko, jeśli możesz, a ja ci ten... Oddam ci resztę. O, mamy 294. Dobra, to ja to kupię. O, umarłem. Freezing. Dobra. Skórę zaraz wezmę i już ci oddaję, Rafik, resztę. Dobra. Masz. 44 monety zostały. Ja muszę sobie zrobić pochodnię zwykłą. Czym to się dobrze ten jest? Na czym tu dobrze zarabiać? Znaczy ja zawsze jak grałem solo, to na nożach zarabiałem. A tu jest na przykład... No. Ja to wiem, że na czymś innym zarabiałem, tylko wiem, że to było nie zostało poprawione. Szkoda, że tu nie ma po prostu kwot, jakie to by były za to od razu. Jak Damian jest w wiosce, to może popatrzeć ile. A nie jestem w wiosce, bo idę do tego, gdzie ten drewnian jest. Góra. Jeszcze zobaczę u siebie, czy nie mam jakichś skórów. Ale tutaj zobaczcie, wszyscy biegają w tej wiosce. Wszyscy biegają. Nie mam tu jakichś skór? Nie mam. Chyba tak. Da się jakoś oznaczyć tego drewniana? Czekaj, ale co drewniana? No tego, z motyką dziennik. Na słońce. Śledź zadanie. No. No już no masz. Tak. Jak zmarzniecie, zawsze możecie postać w kącie. Kurde. Dobry. Tam 90 stopni, nie? O. No. Dobry mój marek. Za późno to zobaczyłem, bo można te zupę grzybową zrobić. Ale niestety nie już jesień minęła i można było ich trochę narobić i posprzedawać. Dobra, mamy na razie 6 pochodni. Jeszcze muszę... Kurde, skóry trzeba zgarnąć. Jeszcze 6 skór potrzebuję. Czekajcie, bo tutaj oddaliłem się od Majka. Dobrze, to teraz tak, żeby te... No to idziemy polować. A ja w ogóle zrobiłem pułapkę na króliki. Nie zrobiłem chyba ostatecznie. Gdzie ten paździerz jest? Paździerzowni. Metry, no to on tam chyba będzie. Tak patrzę, nie, już mogę. Nie mogę, nie tu. Kurde, gdzie to było? Tu. I need more clothes. Or some fire. Zofia? Ale dobre. Co? O.
Mam takie pytanie do tej swojej Ludwiki tak zwanej. Podszedłem i jedyne jakie mam pytanie to jest coś takiego. Właśnie, dlaczego ja się z tobą ożeniłem? Oj, co tu się stało? Zarządzanie ludźmi. No, motyki odblokowałem, znaczy tego. Ukradłem coś w ogóle z tej wioski, coś, także ja uciekam stąd. A ty, potem reputację nam będziesz psuł. Oj tam. Oj. Dobra, no to nic, idziemy trochę popolować, kurde, jakieś skóry, coś. A co to jeszcze jest, to ogień nas oczyści? 12 pochodni, patrzę. Podatki już zapłacone, czy nie? Nie. Jeszcze na wiosnę się płaci podatki. Aha, nie, bo niby mogę to niby moją żonę wysłać tam, żeby zapłaciła podatki. A, ty już jej nie wysyłaj, no. Już będzie żonę wykorzystywał. To ty... O, panie, to ty, Rafik, niedługo potomek będziesz miał. No widzisz. Mały Rafik będzie. Będziesz tęgu tego? Zarządzanie ludźmi. Kobieto, będziesz daj mi spokój. Endożył. Kobieto, daj mi spokój. Dobra, trzeba biegnąć, bo mi się pochodnia skończyła. Grafik powie, żonę to mam przy wypłacie, resztę żyję w celibacie. Dobra, jak to się można uleczyć? Dobra, pułapkę na ptaka. Pułapkę na ptaka. Rozporek. Nie jest, kurwa, krzyżówka, nie? To zrobiłem pułapkę na ptaka. Ile macie życia? W paska? Ja życia? Tak, rozporek. Bo ja mam prawie, że przy zerze. To zaraz umrzesz. No i pytanie, co się dalej stanie? No to żona dostanie tego. Spadek. Dobra, bo ja też zaraz umrę. Kurde, to nie ma co jeść nawet. Jak to nie... Kurde. No to polujcie sobie jakiegoś dzika, no. Nie mam zdrowia na dzika. Jak obelik. Coś jest? O, dobra. Przychodzi baba do łysego ginekologa, siada mu na głowie, a lekarz pyta, co pani robi, a baba, sprawdzam, jak pan wygląda z grzywką. O Jezus Marecki. O matko Marecki, jakie to było perfidne. O fuj, Marecki. A to czerwone to jest życie, nie? Tak. To ja też mam zero prawie. Ale coś mam w ekwipunku. Browara. Bo jak jest zimno, to się ubywa życia. Ale zjem sobie mięsko, bo mam. Dobra, się troszeczkę podleczę. Jest. To... A czym się leczysz? Muszę sobie zrobić babko. Babka lekarska leczy, tak. Pamiętam w tym, jak się młody był. Babko lekarska, nie to moja babka. Dobra, już noc idzie. A ja mam chyba tu babkę lekarską. Jest, biorę się gadają. Nikt jeszcze pisze, że do podatku alimenty dojdą. Także uważaj, Rafik. Już mnie tam nie straszyć, proszę. No dobra, ale czekajcie, bo my tutaj mówimy o jedzeniu. A przecież mamy łowczych, którzy mają tutaj nam łowić coś. Tam było jedno mięso. No chyba, że... Słabo się spisują. A czemu oni nic nie łowią? Jest jedno mięso, faktycznie. Kurde. Być może po prostu za mało i sami dla siebie tylko biorą. Czekajcie, w zarządzanie wejdę. Zobaczmy teraz tak. Uprawy, nie? Kontrola potrzeb ludzi. To nie to. Mamy dwóch łowców.
A ty, ty z... no właśnie, ty weź pogoń żonę, żeby coś się wzięła, kurde, do roboty. Nie, bo Rafikowi się na amory teraz wzięło. Jakie amory? Kurde, zamiast chędożyć, ty weź ją wyślij do lasu, niech upoluje coś. Ona teraz poszła spać. Jak spać poszło, to co? A nie, sprzątaj mi dom. To za chłop. Czekajcie, żywność 25, no faktycznie małe. Dobra, to zrobimy na razie tak. Stomir. Should have put on something warmer. Tak, właśnie. Jest. And remember, don't eat the yellow snow. Chata wydobywcza, później. Gdzie jest ta chata myśliwska? Może tak zrobimy. O, chata myśliwska, tu. Czemu oni nie? O, już się odzywa. Cicho tam! Proste buty, a to są jakieś krzywe też buty? Dobra pan, ja się muszę ogrzać. W ogóle tu jest ciemno. Właśnie tak szukam. Może idźmy spać. Dobra, I can recommend you a good herbalist. Nie wiem czemu właśnie nie zbierają na mnie. Ha. Cześć Krystynka, tak jest Damian i Marecki. Jest siema Krystynka. Siema Krystynka. Dobra panie, ja się poddaję i idę spać. Dobra, to na ciemno już. Wiadomości już były. Tak, baboki czy boboki, jak to co się tam mówi. Dobra, to ja dzisiaj w tym podwójnym łóżku. Też podwójnym. Rafik, do wyra. No właśnie, bierz się swoją... żona położyła, więc... No Rafik, ty nie masz innej opcji, jak tylko chyba, że będziesz spał pod tym. Pod ogniskiem. No dobra. Na balkonie. Pod ogniskiem. Na poszła. Hi, hubby! Nastrój 29%. Okej. Okay. Pochodnie, kurwa. Więc czemu łowca nie łowi? Może nie dobra, ma tego. He may look like an idiot and... Dobra, ja go wyskuszę. O, Rafi, wyłaś mi zarządzane. Już, proszę mi tu. Już, patrzyłem ile ma procent. Ona dopiero jest na porządkującym etapie łowiectwa. No wszystko jedno, no ale kurde, chociaż ze dwie sztuki by upolowała. Może nie ma czym? Są noże, mają tu pełno wszystkiego. No dobra. Są noże. Kurde, zimno. Słowo trzeba zabrać. I kodzisz tam mojej chałupy. Właśnie nie. Jest, chodź. Tutaj. Tylko weź mi skórę daj od królika. Tu gdzieś postawiłem. Kurde, teraz nie pamiętam gdzie. A dobra, jest, widzę. Czy tu masz tego inspektora? A dobra, tam jest. A, mam inspektora. No. To tylko co mi skórę ty? Oddaj. Królika i... Kura. Bo ja zbieram kury. Ekwipunek, futro. Co aktualnie kmicimy? A wiesz co? Próbujemy przetrwać zimę. Tak. Gdzie mi to wróciłeś? Do środka? Gdzie to jest? Ta skóra. Musisz sobie trafić, ale darzę radę. Jezu. To mi zrobił teraz. No i jaja. Ty, nie trafię. Jak nie trafisz? Jak ja trafiłem, to ty nie trafisz. No zobacz, no widzisz u mnie na ekranie? Ni cholery. Musisz blisko bardzo podejść. Bożeż ty... Człowieku. Jeszcze bliżej. Już wziąłem. A. Dobra, ja se tworzę mięso, bo jestem głodny. Mięso. To na polowanie mięcha sobie na klepcie i skóry na sprzedaż. Tak, dokładnie tak zrobimy. Tylko na razie. Kiedyś tak zrobimy.
tych skór, to ja muszę teraz pochodnie zrobić, panie kolego. To już zjadłem to? Nigdy mi się nie dźwigło. A wziąłeś te futra z tego? Z czego? Tak, wziąłem. No, bo ja tam chyba z 15 wrzuciłem, nie? Gdzie? Teraz? Kiedy? No 14 futer jest przecież w magazynie zasobów. No to jak ja byłem wczoraj, to nie było. To ja wracam. Po co będę biegał jak ten... O, wrzuciłem. A to może wczoraj wrzuciłem. O, tu, gdzie ja jestem. Dobra, jaki dobra. Jaki człowiek. Biegnę. Biegnę, to ja ten ogień dokończę i wtedy się weźmiemy za budowę domu. Chyba, że już jak nie macie co robić, to możemy zacząć budować, bo jeśli chodzi o domy, słuchajcie... Też nie, no możemy tak. W tym małym, prostym domu są po jednym mieszkańcu, więc tam można by dotrudnić. I prostym domu jest też jeden mieszkańc, więc można sparować ich. Plecaki sobie jeszcze nie, to by do... Ciepątek dopiero, Krystynka, ciepątek. Tu, Adasiu. Kamienne strzały jesteśmy w stanie zrobić? Strzały? Tak, kamienne. Nie. Znaczy, nie wiem, czy nie w warsztacie, albo gdzieś tam. Bo też jest zadanie na takie strzały sztuk 42. Dobra, Damian, nie futra, tylko skóry. A no to... Dobra. Mówiłeś futra. Mówiłem, wiem. Wiem, że mówiłem. Pomyliło mi się. Ja potrzebuję skóry, kurde, niestety, a faktycznie ja też mam tutaj... Czekaj, nie to, tylko to. Też mi tu futro dałeś, a nie skóry, kurde. Dobra, ja się muszę ziobrzeć. To idę na polowanie jakieś. No, plecaki ja zaraz sobie nie zwiększyliśmy, niestety. Czego, co? A plecaki. A tam chyba są skóry potrzebne, z tego co wiem, i... szwalnia. A póki co to chodź chyba szwalni nie mamy. Chodź tutaj! Cicho! Dobra, już idę. Ten pies. Kurde. Jakie myśliwskie macie strzały? Słuchajcie, ja wrzucę trochę mięsa do tej... Tutaj do skrzyni w piżarni. Tam sobie najwyżej ugotujcie. Wrzucę 6 sztuk, połowę sobie, połowę zostawię. A ta myśliwska. I nawet szybko zjedzcie, bo tam 50% już jest tego. 50% świeżości. W chacie myśliwskiej strzały, o. Nie ma w chacie myśliwskiej strzały. Ale tam można zrobić. Faktycznie, chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba to można było zmajstrować. Ale czekaj, tu warsztatowe. Kamienna strzała. Ile tych? Ale trzeba schemat kupić. O matko, za ile? Dobra, to ja kupuję, no za 50 kupię, no. Okej. Okay. Nie, ja tego łosia to tak nie ubiję. Rapi kamienna, tak? Tak, 40. Dobra, wrócę się po włócznie. Zaraz ci pokażę, zarządzanie, nie. Dobra. Jeszcze kamień idę szukać. I spróbuję ubić jakiegoś jelenia. Drewniane włócznie. Dobra, biorę 5. O, już niosę za dużo. Ile tych strzał, Rafik? 10? Masz w prawym... po prawej stronie ekranu. Powinieneś mieć. No to wiem, że powinienem, ale ja teraz jestem w trybie inspekcji Kamienna strzała razy 42. O matko, przecież tu... Jak na jedną strzałę chyba 5 kamieni. No 6 pochodni, dobrze. Z tłumę zostawię też. Dobra. Idę na polowanko. Znowu będę biegał jak ten... Nie powiem kto. Nakopać miedzi, cynku, wioskini i do szwaczki po plecak i bukłaki zrobić. Wiadomo, woda zawsze na wagę złota. Zgadza się.
No jeszcze do kopalni to chyba nie dotarliśmy. A przy kopalniach często są misie. Tak, my tu musimy, Krystynka, jeszcze tam. To jest sporo ogarnąć takich podstawowych rzeczy. Ej, no tutaj nie to, tylko to. Drewniana włócznia tutaj na trójeczkę damy. Skąd ja? Może lisa? O, siekierką lisa weźmiemy. Co on, kurde, jakiś... 12 pochodni. Prosta pochodnia na pochodni. Co za chłop? I te pierwsze na... Już? Bo ja tutaj... Czekaj, 5 pochodni jest. Aha, czyli jeszcze mamy do zrobienia... 7. Ile mam ile takich skór z tego lisa? A nie, to futro, kurde, to niepotrzebnie go zrobić. Z czego są skóry? Z jeleni? Skóry? Czekaj. Chyba z jeleni są skóry. Cześć, Rafał, dobry wieczór. Czekajcie. Siema, Rafał. A, bo to jest... Dobra, ja jednie, kurde, użyłem do... Dobra, chyba się przejdę jeszcze do miasta, zobaczyć jakie są ceny kupna od nich, co się opłaci robić. Fajnie Rafika przerywa znowu. Masz kurde pieczone, nie wiem dlaczego. Rudę to zawsze fałszywe. Masz, Krystynka, jakieś doświadczenie w tym temacie? Cześć, Rafał. Dobra, wejdziemy, umyjemy się. Wiem, że jest zimno. Ale z pochodnym. Od razu cieplej. Mienna strzała, mam 10. Jeszcze 30. 32. 32, dobra. Powiedzcie mi, jak się przypisuje pochodnie do tych slotów. Musisz w ekwipunku przypisać. No. Znaczy u nas to jest po prostu przeciągnięcie. Nie wiem, czy tam u ciebie da się przeciągać na slot. Ale masz tam pewnie jakiś opis do tego, wiesz? Dobra, już. No. Ja tu zrobię. Co? Aha, patyków nie mam. Kurde, jeszcze sobie tutaj. Weźmy rękodzieło. Dobra. I teraz użyję już... Nie pochodni. Zabierz. Gdzie mam prostą pochodnię chcę. O. Dobra. Kurde, mam 8 slotów. A za kim tego nie mogę przypisać? Krystynka, tylko Damian gra na tym... na padzie. Dlatego właśnie. Ale ty to na padzie grasz, ale na kompie, Damian? Czy tak. Gdzieś tam... No to tutaj Krystynka pisze, że zaznaczasz przedmiot i klikasz numer na klawiaturze. Life is a constant process of dying. Jakąś chałupę znalazłem.
Good luck. Coś mi się tu zbugowało. Bo mogę tylko dać 4, a mam jeszcze tych slotów dużo, a nie mogę ich. Dobra, proszę was dwa. Beczce jest... O, monety znalazłem, dobra, biorę, monety biorę. To ile mamy reputacji? Dużo. Chodzi o to, czy... O, widzę, się pojawiły nowe osoby. No tak, bo teraz mamy więcej już reputacji, nie? No. I don't get why some people don't like the smell of fish. I could eat them all the time. Da się je ogrzać i zaraz przyjdę. Hey, hand me a fish wine and I'll give that a try. Dobrze, biorę. Aha, bo Adam tam te żarcie zostawił, to ja sobie idę. 50 monet znalazłem. Butelkę na piwo. Tak, możesz i to jedz szybko, bo tam się niedługo będzie psuło. Termin ważności się kończy. Tak, termin ważności do spożycia, dokładnie. A, tu już puste, dobra. Tu można się kibnąć? Nie, nie można. O, tu jeszcze jest. Ja 150 monet znalazłem. Jo! Super. Jo, ale bajer. Podobają mi się te znajdźki w tej, na tej mapie. A tu coś? Aha, tu już to wziąłem faktycznie, dobra. Może jeszcze tu jakiś mieszek gdzieś leży. Może będzie na podatki, słuchajcie. Nie, już wszystko. Słoma w tym worku była. No, była słoma. Będę miał na kolejne pochodnie. No dobra, no to tutaj już. A to a jakieś... Jelenie tu nie biegają, coś. No bo lisów już nie chcę. Bo to rudy. Teraz zrobiłeś tam grzybową? Nie, bo nie mam grzybów. Niestety. To tam grzybów jest pełno. No, w tym magazynie, czy w spiżarni. No. Dobra, zaraz zobaczę, ale nie będziemy mieli misek. Jaki nie... misek? No bo do zup są potrzebne też miski. Gliniane mam dwie. Czekaj. Grzyby. Kurde. Gdzie te grzyby są? Zobaczcie, jaka maczuga Herkulesa tutaj. Ja pierdzielę, że zrobię sobie zrzut ekranu do tej maczugi. Jak ja lubię tą dworską ścieżkę dźwiękową, poezja, zgadzam się, uwielbiam właśnie. Takie... Spierdzielaj. Dobra, podgrzybki są. Ty kurde, rude badziewie. O, akurat mój pies się spojrzał. Słuchajcie, bo ja tu próbuję. Zresztą nawet nie dworska, to taka po prostu taka, nie? Z karczmy takiej wiejskiej. Dobra, to ja już na futrze, kurczę, tutaj. No, 4 futra. Mięsa dużo. Mam dużo mięsa z tych lisów. Jest. Nie mam ryzów, nie mam czubajki koni. To przede wszystkim. Solonego mięsa, czyli tego też się nie da. Drewniana miska. Zerknę, może tutaj coś będzie pod tą skałą. To dziwna taka skała. Nie, nie mam nic, ale fajna. Fajny element tutaj ten, tej maczugi Herkulesa. Nie mogę pochodni dać normalnie, to jest masakra. Tak, w Kingdom to też jest. W ogóle fajnie jest Kingdom. Muszę w końcu to też poogrywać. O, akurat teraz znalazłem mielonkę. Kurde. Tutaj, a ja. Tutaj no nie dobiegnę.
Z jedną włócznią to ja se mogę. No nie wiem, będę co chwilę przychodził, bo to jest bez sensu, coś muszę się napić. Nie no, muszę zrzucić z siebie te... No bierz ją, kurde. No. To było się ubrać, że nie czujesz tych palców swoich? Widzę, że chyba nie mamy... A nie, mamy, dobra. Co? Kłótni widziałem akurat. No dobra, 60. Kłótni to my mamy pod dostatkiem, Rafik. Tak, tak, widzę. 28. Kurde, już 3 zarobił włócznie i ciągle biega. O, padło zwierzę. Dobra, mamy. Dobra. Też posiadane, tam jest jakiś... A nie wiem. Powiem ci szczerze, nie wiem. Dobra, i co ja zarobiłem na tym? Właśnie, jest jakaś skóra. Jest 6 skór, dobra. Z jednego jelenia mam 6 skór. No to wracam do wiochy. Tylko czy ja w dobrą stronę idę? Dobra, dobra, to się cofać nie będę. Gdzieś... Nie, już boję się, że do marne. Kamienna strzała. Tu trzeba iść. Tam jest ten. Piór nie mam. Ma ktoś pióra? No zobacz w magazynie. 20 mamy. Przerzucałem do magazynu. 20 mamy tych. Czał, a ile tam Rafik było? 40? Dwie. Coś tam, nie? No, 42 strzały. Kurde. Kto to tu 8, stoi? 8, ja stoję. Rafik, masz pochodnie? Ja zaraz pochodnie będę robił. Jak pochodnie? Ja mam pochodnie, ale ich nie mogę... Mówię ci, nie mogę ich przypisać, nie? To się nie chwal Marecki. Marecki chwali pięta. I need more clothes. Or some fire. Że ma poduszkę z pierzami. Z pierzem. Dobrze jest sobie przy jaskini postawić magazyn, bo magazyny są współdzielone. Tak. Tak, tak, tak. To prawda. Ale na razie to jeszcze do jaskiń, to jeszcze mamy kawał drogi. No, Michu chciał, żebym morsował i morsuję. Dobra. Ile mam tych patyków? Znaczy, ile mam tych strzał? 30. No to co mi tu brakowało jeszcze? Patyków. W sumie nie mam piór, nie mam tylko watę, a nie lano. Tak. Tutaj pochodnia. Morsowanie jest fajne, pisze Rafał. Morsujesz? Dobra, muszę, wiecie, trochę... A czy picie whisky z kolą to już jest morsowanie? Zależy, jak do tego podejdziesz. Bo dla mnie to chyba tak, no. Zabił mnie ten głaz. Znaczy nie głaz, tylko ten. Oj, przepraszam panią. No. To ty do żony tak mówisz? Przepraszam pani? Nie. Dobra. Tę nową mapę mało znamy. No my jeszcze też. Kurde, co to jest? Niedziela, że tu nikogo nie ma? R. Pochodnia.
Hello. My words never disappoint. Dobra, jeszcze jeden patyk. A nie mam już więcej skór? Jak to? Normalnie nie mam już skór. Kurde, to ile na tą pochodnię skór idzie? See you soon. A, dwie skóry, to ja jeszcze muszę... Jeszcze muszę ten... Dobra, to już jutro upoluję na następne. Mam jeszcze trzy te. Czyli potrzebuję... Dobra, to idę jutro. Dobra. Jutro pójdę na kolejne te łosie. Cześć, Dudi! Siema, Dudi. Siema, Dudi. A czemu ja... Ja nie w tą stronę to robię. Kurde. Butelka na piwo, o, dwie butelki na piwo, len, a to zaniosę do tego, które sobie zostawię, to muszę sobie upiec, monety zostawię, paszę zaniosę gdzie indziej. Dobra, mam te strzały, gdzie to mam tego zanieść, tylko że umrę zaraz. Dobra, słuchajcie, ja na razie pochodnie zostawiam w magazynie, żeby mi nie ciążyły. No, z chęcią bym sobie wziął, tylko... Okay. Ta kurde stoi przed domem. Hej, Mr. Husband. To i tak będę potrzebował. Raz, dwa, trzy, cztery. Cześć, mężusiu. Kurde, jakie przywitanie. Dwie, dobra. O, żelazna wątroba. Chociaż jednego sierpa sobie wezmę prywatnie. Skoro znalazłem, tylko to jednym się podzielę, jednego wezmę sobie. I would have a couple of suggestions for improving life in our city. Zaniosę do swojego tego. Żona do mnie tak. Nie ma nad... Nie ma się nad czym zastanawiać. Bierz mnie, ogierze. Bo ty Rafi gadasz. Jak zatopić kuć pod wodną... No takie to są teksty. Zapukaj do drzwi. Znamy to, suchar. Taki, że aż miło. O, mordę. Miałem chyba gdzieś stokrotki. Oczywiście, że miałem stokrotki. No chora. Hi, honey bunny. Ale wezmę sobie może i zrobię. Nic nie zrobię, dobra. Aha, nic nie. Have a nice day. Przejdź tutaj. Tak, miłego dnia. A, mam jeszcze kamienną włócznię. Don't eat the yellow snow. It sure is. Frosty. Czytałeś, Damian, od Chrisa, że z tym whisky to zależy, bo przy pierwszej whisky to nie, a przy drugiej się już morsuje. Mareski, kwiatki miałem zebrane w lato. Płonące strzały. Na Riki Tiki. Może dojdę. O, Rafał, się siemanko. O, mam nowy poziom na pół. Może dobiegnę. No jak to? Oni. Dobra, to sobie wezmę. Dobra. Dobra, mam pochodnie. Jesteście głodny, panie? Bo mam trochę jedzonka. Znaczy ja zaraz umrę, tak czy tak, ale... A czemu? Właśnie, no to idziemy, czemu? Zaraz, idziemy zaraz spać i już. Nie, bo idę te kamienne strzały oddać, może się uda. To poczekaj, gdzie Damian jesteś? Już poszedłeś? No. No to kij ci w ucho. I vice versa. Jak to się robiło? Derwana mam znowu jeść. Dobra, do skrzyni w spiżarni wrzucam trochę mięsa. Zostawię sobie 9 sztuk. A 4 kilo mięsa upieczonego macie. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy.
jeszcze powpierdzielę. Okej, jeszcze pójdę do... Gdzie tu jest wyjście? O, jest. O. Damian zaliczył. Zaliczył. Jakby to nie brzmiało, Damian zaliczył. Na razie to Rafik zaliczył. Jeszcze nie. Dobra, to na rysło, nie, Rafik? Zobaczysz po nocy. Możesz ty. Dobra, tutaj już. Dobra, to idziemy. Polisława, ty mnie odejdź stąd. Zaraz będzie w wiosce Baby Boom. Baby Boom. Ale wiesz, że u nas nie ma 500+. Czy tam 800+, nie wiem. Teraz niby chyba 800+. Będzie w przyszłości. No matko, nie w tą stronę, że poszedziesz. Czekajcie, coś chciałem tu zostawić. Drewnianą łopatę chciałem tu zostawić. Dobra. To jeszcze, jak jeszcze tam Damiana nie ma, to jeszcze wrócę do spiżarki. O! Konar płonie! Matko, co wy... Z kim się zadaje? Jakieś muchy. A zrobiłeś, Adam, te pochodnie w ogóle? 9, jeszcze mi 3 zostało. To właśnie widzę. Jutro pobiegnę jeszcze po skórę i... Michu, to tak szybko się działo, że nawet nie wiem, kiedy te wesele było. Rafik, tak sobie to tłumacz. Michu, po prostu pijany był. Jaki kawalerski, wpadka była, Michu. Rafi, chociażbyś flaszkę postawił, nic. No szkurde. Jak będzie go żernia tu gdzieś, no to będzie i flaszka. Dobra, spoko, Rafik. 9 cię trzymam za słowo. A nie, bo to i tak ja mam stawiać. Dobra, ja uśpię. No ja dobiegam do chaty. Jeszcze śmierdzę. To jest masakra. Tu mi jeszcze okna brakuje. Nie widzę, jak tam Damian dobiega. Muszę wyjść. Wyjrzeć. Poczujesz. Widzę, biegnie Konar. Cześć, Amman, dobry. Michu, ale to nie powiedziane, że to jest flaszka na trzech, no bo to będzie dużo więcej flaszek i na dużo więcej osób. A tam czemu tyle bitujesz? O, właśnie. Siema, Aman. Ja stałem tutaj na ganku. To co, idziemy spać? Tak. Oczywiście. Ciekaw jestem, czy będę jakoś miał historyjkę, czy też nie? Rafi, już ci się fantazje włączają? Dobra, ja coś muszę zjeść. Ale Adam coś tu mówił, że tu coś zostawił do żarcia. Jest. Ostatnio jak zostawił, to nie było nic, bo wszystko wyjedli. No i oczywiście, a jest mięsko. To ze dwa sobie wezmę. Jakaś mgła? Ostry cień mgły. Półmetek. Tak, Rafik, dokładnie. To nie tak, Aman. Tutaj Rafik i Damian jest ze mną. Tak, dokładnie, Aman. Dobra, tu pojadłem, ale śmierdzę, no trudno. O, to jakaś niewiasta, Ludwika. A to jest żona. To tutaj wiesz, nie. A to nie gadam z nią. Ej, a dowiedz się, co tam u nich słychać. Może jakieś kłopki od nich. Porozmawiamy z Ludwiką. Siemano. Boże, coś zdradził, Rafiku.
Pozwól, że przyjrzę ci się bliżej. Ta! Rafika. To jest żona Rafika. Nie gada ze mną. Pocha strzeliła. Teraz Rafik będzie koło mnie latał. Ach, nie trafiłem teraz. Rafik Bemow. Dobra, co my teraz, panie, robimy? Co ja ty, Adam, potrzebujesz jeszcze? Ja biegam za łosiem. Weźcie chałupę, jak możecie zacząć budować, bo faktycznie trochę musimy ludzi już zatrudnić. Kurde. Dobra, Rafik, ale jaką chatę? Właśnie. Nie zwykłą, prostą, nie tą... Domy. Mały, prosty dom, tak? Tak. Mm-hmm. Nie, a to tam... Rafik ktoś tam już tam ogarnia, widzę. Tak, no, mam to, coś tu mógł stawić. To idę Rafik po kłody. O, to czekaj. Gdzie to postawić, żeby to miało ręce i nogi w miarę? Ja tam bym Rafik na żonę patrzył. Pienia. Kłody. Ile kłód? Dobra, tu. Już ci mówię. Na razie 8. Jeszcze tylko jedną włócznię mam. No dobra, to wezmę 15. Co bierz? O, dobra. O, nie mam noża. Ale jakże to się stało? Muszę sobie noż zrobić. Dobra, nie wezmę 15. A, bo chyba noże zostawiłem. O, 8 to jest max. To mogę wziąć. Gdzieś ty to, Rafik, postawił? Zobaczysz, tam trochę dalej. Dobra, skuruj. Czy to jest... Nie ta rubryka. Czekajcie, mam 6 skór, czyli... Trzy, tam było... Ile? 9 zostawiłem pochodni. Tak akurat, dobra. Powinno mi styknąć już, bo na 3 pochodnie. Chyba, że jeszcze tu kogoś tutaj ubijemy. Tylko muszę sobie zrobić kłody na dzidy bojowe. Rafik, 4 kłody. Czekaj. Gdzie ja te kłody tu, kurde, mam? Dobre. Kristinka, żeś powiedział, czy powiedziała o telefonie, bo 5% mi się nagle zrobiło. Dobra, noc. A jeszcze może zrobię. Co tam trzeba, Rafik, teraz? Kolejne kłody. Ile? I patyki. Czekaj. Na każdą ścianę po jednej kłodzie. Dobra, to idę po kłody jeszcze. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przerywa cię, Rafik. 6 kłód plus 2 to będzie 8. Więcej nie wezmę. 10. Jakieś 12 kłód chyba. No nie wezmę. 8 wezmę na więcej. A jak chcę kłodu. Ja już jestem przeciążony. Śmierdzę, to jest najgorsze. I don't feel my fingers. Chris, ale prośba do 3 motek się ograniczyć. Nie, do dzików to ja nie chcę, chcę do saren. Cześć, WGK Games. Siemaneczko. Siemanko. A tu u góry co? Jeszcze kłody. Masz, Rafik, te kłody? Już idę z kłodami. Nie wiem, czy wystarczająco.
Mogę wziąć jeszcze chyba dwie co najmniej. O, tam biega. I krwawi. A, żeż ty, kurde. Marecki. Zaraz się wykrwawi, biedactwo. Ty masz, Adam, to wszystko? Te patyki, kłody i te pochodnie? Jeszcze nie mam. Właśnie... Ostatnie te. Zaraz będę wracał i to będę kończył tą zabawę. A ile tych domów mamy wybudować? Chyba jeden wystarczy. Kurde. Starczyło ci, Rafik? Dobra, tu widzę 7 słomy jeszcze potrzeba. Brutalne te. Tak. Nie ma słomy w tym. Także dzieci nie robią. Ja mam słomę. 19 mam słomy. I 3 chyba kłody jeszcze, tak? Tak. Dobra, pójdę po te kłody. Wracam do wioski. Tu chyba jest most. Czekajcie, gdzie ja jestem. Dobra, już pójdę na koło. Dobra, to Rafik przyniesie kłody i można, ja idę tam powrzucać jeszcze to, co mam, bo mam tego troszkę za dużo. I tak, Tykoria leci, to nie tu. Motyka to zostaje, o, dziurawiec leci, kamień leci, patyk leci, pióro leci, słoma leci, chociaż nie słomę, to ja sobie wezmę zaraz, bo mi się przyda na ten. Ja muszę zobaczyć. Kurę, dobra, 15 patyk. Słomy potrzeba. No. Dobra, ile? 15. No to już lecę. No to zróbmy 3. Dobra, potrzebuję patyki i kłody. Dobra, mamy mały, prosty dom. Brawo wy. Ja już kończę z tymi pochodniami. Gdzie są te pochodnie? Tu jest 9 pochodni. Dobra, mam 12 pochodni. Ile potrzebuję? Mam 12 patyk... Nie, 12 pochodni. Muszę 26 jeść... patyków. No to już, dobieram sobie patyków, bo tu pewnie są patyki. I 5 kłód. Kłód to tu jest pod dostatkiem. Nie, no ja idę się umyć, nie? 14, czyli 10, 12 patyków. Akceptuj. Mam 26 patyków i 5 kłód, dobra. 5 kłód. Kłody. 5. Kurwa, ja to doniosę? Doniosę, dobra. Dobra, słuchajcie, lecę zanieść to do Derwana. No to idź. To idę. I od razu może kogoś zatrudnimy. Dobra, tylko zastanówmy się, kogo teraz. No to tam chyba była jedna osoba, co miała minimum 2 punkty statystyki. Chyba tam jest do 6, z tego co mi się wydaje, albo wiem, a nie, do 10. No dobra, ale to kogo teraz potrzebujemy? Mamy tak, Drwali to już nie potrzebujemy, uważam. Nie. Jeszcze łowcę? Jeszcze jakiegoś łowcę? Jeszcze jedną chatę łowcy robimy?
Czego żarcia? Przydałoby się, bo kurde, no mamy cały czas mało tego żarcia, nie? To weźcie jeszcze, wybudujcie chatełowce, jeśli możecie. Możemy. Tak sobie myślę. To się zatrudni jeszcze jakiegoś łowcę. I powoli... I kogo tam jeszcze? No, do narzędzi już można. Do warsztatu też kogoś zatrudnić. Bo wtedy będzie już narzędzia robił, nie? Mhm. Dobra, tylko ja sobie teraz idę. Dziewięć słomy i patyk. Dobra. Wiem, gdzie jest słoma, tu mogę iść. Tu jest, darwam. Jakiś problem, więc czapry i zło. Ech, najwyraźniej tak, ogłoszenia tego świra doprowadzą mnie w końcu do szału, ale drewna i pochodni nigdy za wiele, dlatego już zostawiłem je, żeby wisiało. No to już. Zadanie wykonane. Umiejętności zobaczmy. Wiedza o dyplomacji, dyplomata. Więcej otrzymanej reputacji dynastii. Efekt kumuluje się, jeśli zostanie wykorzystany także przez innych graczy. Dobra, to ja na reputację na razie zainwestuję. Tutaj. Okidoki. Co my teraz mamy do zrobienia w dzienniku? Aha, te żyta i tak dalej. Zadań pobocznych nie mamy. Brać jeszcze jakieś, zobaczyć jakieś zadania poboczne przy okazji, jak tu jestem? Możesz zobaczyć, ale tam no, chyba tam więcej takich fajnych to nie ma. O, jest jedno. Trzy, dwa, cholerne latające szczury. Trzeba upolować 9 gołębi. O nie, to powiem ci, co odpada. Czemu? Ciężko jest gołębie upolować. A pułapka na ptaki nie działa na gołębie? To trzeba upolować. No chyba tak. Czy to jest jakieś... Dobra, na razie skupmy się na pracach już u nas w wiosce. Trochę porobiliśmy tych zadań. To ja idę już na idę, uruchamiam dział HR i idziemy rekrutować. Mereckie, ale my też się długo kończymy. Dzisiaj do 22. Tak się umówiliśmy. Czy to gdzieś było, można zrobić zdjęcia? A tu tego nie widzę. O, słuchajcie, czegoś im brakuje. Zobaczmy. Drewutni, czyli siekier brakuje. Aha, bo to ty zarządzasz wioską. No, siekiery. Siekierki by trzeba by im zrobić. Patyki. Dobra. I kamień. 10 patyków i kamień. O, jest Igor akurat do łowczy. To ja Igora biorę. Bo już chałupę wybudowaliście? Pytam tak. Dobra, to biorę Igora. Łowcy? Nie, w sensie na razie chałupę, zwykłą. Tak, chałupa jest. Tak. Dobra, to biorę Igora. Jest nowy mieszkaniec. O matko, wszystkiego brakuje. Wolne miejsce. To tutaj mały, prosty dom. Bach. Na wiosnę musimy pomyśleć o naprawie już budynków. Dobra. Gdzie mogę... Dobra, na razie nie przypisuję mu roboty. Jak zrobicie tą chatę łowcy, to wtedy. A jak tutaj teraz wygląda? Mamy Bogu chwałę, dobro miłe. Ludwika mieszka... O, Rafik, i się nie pochwaliłeś? Na pępkowe byś zaprosił. O co chodzi? O. No... Ludwika zaciążyła. A ten co nawet... Co ty gadasz? Jaka cicha woda.
Kurde, Rafik. Ty buchanie. Rafik to szatan, nie kogut. No za chłop. No dobry Marecki, dobry. No dzieje się, dzieje się. Ojej. Dobra, kamienie. Czyli Stomir i Gor. To jedną panią można do Stomira tutaj. To zobaczmy. Tego to oni nie mają? Siekier, tak? Kurde, się nie mogę ruszyć. Tak, siekier. O, na razie to... dwie im mogę wybudować. Znaczy dać. Okej. Okay. 52. Dobra, to tu będziesz nam ryby łowiła. Te siekiery gdzie im dać? Słucham? Siekiery do magazynu. Do magazynu? Zobacz. Aha. No. O kurde, co oni tu... Aha, dobra. Dobra, to cztery zrobiłem. No ja na razie dwie. Nowy mieszkaniec. Dobra, to też zaspróbuję. Dobra. Unisława. A, reputacja 700, także dwie osoby mamy. Teraz to już musimy na 700 wpaść. Kurde, czterech nam brakuje. Słuchajcie, czterech punktów nam brakuje. Do jednej jeszcze osoby. No co za... Dobra, Uniesława. Przypisz dom. No to tutaj przypiszemy cię do Igora. Na razie. O, nie mam pochodni. Muszę sobie szybciutko tutaj trzcinę zebrać. Dobra, zrobić pochodnie. Co tu jeszcze? Patyka. No już, kurde. Nie to. Dobra. Opijemy się jeszcze. Kurde, jak koń pije z rzeki. To kto lubi, nie? Co tu możemy robić jeszcze? Ale... Dobra, w czymś mam pomóc? Nie. Znaczy nie wiem. Co mamy teraz robić? Ten chatę łowcy zbudowaliście? No, jeszcze nie. No to pomogę wam przy chacie łowca. Gdzie tą chatę budujecie? Jeszcze nie budujemy. Uwielbiam was. Czekamy na szefa, na rozporządzenie. O, dobra, tu jest. Produkcja najwyżej. No dobra, no to budujemy. No to o tej drugiej myślę. No. Ma dobra, się... to jedne pokłody. Już, dobra, a ja tutaj już no. Przetrwanie. Jest, chata myśliwska. Aha, dobra, ustawiasz, Damian. Już. A, to Adam. Aha, kamienie. Dobra, biegnę po kamienie, chyba że macie kamienie jakieś. 8. Ile kamieni trzeba? 8. Dobra, mam. Słuchajcie, to umówmy się, że kończymy ten dzień i na tym zakończymy dzisiejszą odcinek. No dobra, spoko. Niech ja ten dzień skończę, bo też tak niepolitycznie w środku dnia kończyć dzień. Dobra, spoko. Także ja mam... kłody jeszcze. Dobra, idę po kłody. No to ja też, bo tutaj sam nie przyciągniesz wszystkiego. Ja wezmę 8 kłód, bo więcej nie wezmę. Cześć, Dziunia! Siemanko! Cześć, Dziunia! Widziałaś, kiedy wejść? Dziunia na pępkowe wpadła, no. O, ciocia Dziunia będzie. Ciocia Dziunia. Wujek Marek. Co chodzi.
Ciocia dziwna. Dobra. Patyki. Napępkowe, bo kurde, Rafika żona tutaj, wiesz? Zobacz, pokażę ci, zobacz. O, to jest Rafika żona, ta Ludwika. To Rafik z nią hędożył, tego. No i zobacz. O, już tam hędożył, no brzyknął ją po prostu. I zaciążyła i mamy wpadkę w grze. Patyki. Zbieram. Czekajcie. Dużo patyków. Cześć, Mabu, siemanko. Nie wiem, czemu właśnie patyków nie ma w tym. Były patyki. O, umiejętności mam jakieś. O, słomę, to też pobiegnę po słomę. Czego innego można się spodziewać po Rafiku? O kurczę. No to widzisz, Rafik, już masz opinię. Normalnie masz takiego opinię tęgiego koguta, że ho. U tych patyków się nie chce. Dobra, płody można. No to już wiem, jaką Adam miniaturkę tam rzuci na następny dzień. Jakiegoś Rasputina. O Jezu. Aż tak źle. Jeszcze sześć patyków. No właśnie, dobra. Właśnie cię chwalimy. Nie no, dobrze, spoko. O, idę zrzucić. Putin. Dwa Putiny, nie? Gdzie te patyki? Dobra, jeszcze tych patyków. I słoma. Już słomę załatwię. Jeszcze patyki. Chyba, że Rafik już tu masz patyki. Już coś nie, tam mam. Co to jest? Powinno wystarczyć. Już? Dobra, jeszcze 5 patyków. Już. Mamy? Mamy. Ja nie mam. Nie, już jest zakończone wszystko. Już mamy chałupę. Dobra, to ja teraz tak. Zarządzanie. Tutaj... Igor miał być dobrym łowczym. Tak, Igora przypiszę teraz do chaty myśliwskiej. Dobrze. Nie tej. What do you have there? Do you really need all these stones on you? O. Dobra, mamy 3 łowców. Masz Adam może ten słomę przy sobie? Troszkę mam. Też... 11. 11 już. Proszę cię uprzejmie. Czekaj, X upuść 11. Masz 14, bo cię lubię. Dzięki. Dobra, co tam jeszcze mamy do tego? O, ja nie mam pochodni. 4 patyki. Krystynka, dzięki za strumek dobranoc. No, dzięki, dobranoc. No my to zaraz kończymy, bo już... Tak, już słońce zachodzi. Do następnego, Daniel, do następnego. Także powrót. Słuchaj, to nie wiem, czy... Nie no, bo zaś umrę przy moim szczęściu. Dobra, a co jest potrzebne jeszcze, bo jakbyśmy, tylko że to już następnym razem, wybudujemy chatę rybaka. No, sieci mamy... są potrzebne. No, a to dla niej są potrzebne sieci? Tak. No tu będzie lipa, trzeba będzie ten. No bo ta laska, którą mamy, Uniesława, ona jest dobra, ale to jeszcze możemy ją wysłać, słuchajcie, na rolę. Bo ona jeszcze jest na roli, ma 2. No to będzie w polu. No dobrze. Good job. Good job. A jak się rozmawiało, Rafik? Pod B. B. Tak, gest, B. Jeden gest. Czad.
A, tu jest czad, dobra. Brawo! Spada. Ból, przepraszam, pragnienie, głód, przesuń się. Fajne. Komplement? Nie. No. Fajne. Podoba mnie się. Damn it. Good job. Włócznie rybackie, a nie sieci. O, Mietek pisze, że włócznie rybackie. Widzisz, Damian? No przecież mówiłem, to mnie nie słuchacie. A mówiłeś o sieciach. Ty kurde. Tak, zdaje mi się, bo rosnę. Dokładnie. Czyli jak to pierwszy raz gram, no to skąd ja to mam wiedzieć? Golec jest. Dobra. No w sumie już dzisiaj to. Za dużo nie zrobimy. Tam. Nie, bo mi zimno się robi. Dobra, porzucaliśmy się śnieżkami, także. Bardzo dziękujemy za dziś. Mam nadzieję, że się jest podoba. Jest grafik. Ten zaraz tutaj... czekaj, idę po pochodnie. Aha, dobra. Tak, konar zapłonął, tak? Są tu w ogóle pochodnie? Gdzie? Grafik. W magazynie. Musisz to zrobić, nie ma pochodni. Aha, no to nie mam z czego zrobić. Oj, grafik, konar płonie, widzę. No. Na następny tu stream wpadniemy, a tu Rafik ma mała drużyna piłkarska, no. Dobra. Ale Rafik, ten wąs, to... Dobra, nie powiem. No, Ludwika poleciała na wąs. Damian, chyba musimy zapuścić, żeby tu wyrwać jakąś. Także dzięki panowie tutaj za dzisiejszy strumyk, dziękuję czatom za obecność. O, thank you, good job, and thank you very much. Dobrze, że nie blowjob. Dobrze. Dziękuję za łapki, dziękuję za subiki i Damian, jeszcze raz brawa dla ciebie tutaj za dzisiejszy tutaj datek. Dzięki. Dla to was ja też dziękuję. Brawa. Za to, że się udało dzisiaj coś tam skromnie. No, popchnęliśmy tą pracę do przodu i to najważniejsze. Także trzymajcie się, dobranoc i do następnego. Cześć. Do następnego, cześć. Dzięki, do następnego, trzymajcie się. Cześć, cześć.
fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head.